Gościmy dzisiaj w gospodarstwie agroturystycznym Polanka, położonym na terenie gminy Choryniec, położonym w samym sercu Roztocza, w przeurokliwym miejscu u państwa Ewy i Sebastiana. Czego poszukują turyści w państwa gospodarstwie? Głównie poszukują ciszy i spokoju. Jest to taki teraz deficytowy towar, którego zaczyna brakować na rynku, a są na niego klienci. I my ten towar mamy i jak najbardziej tutaj gości swoich obdarowujemy nim. Jest to, można powiedzieć, oaza spokoju, ciszy. Czy turyści, którzy tutaj raz przyjadą, wracają do państwa? Mamy stałych turystów, zresztą myślę, że Polanka się może pochwalić tym, że koło 30-40% gości wraca tutaj do nas i co roku, raz w roku przyjeżdżają i tutaj u nas spędzają swoje wakacje. Jest to miejsce, gdzie mieści się przede wszystkim, nie atutem tego gospodarstwa, jest stadnina koni. Można się tutaj rozwijać pod kątem umiejętności jazdy na koniach, no i przy okazji pewnie zwiedzania terenu też w siodle. Jak to wygląda? To znaczy rzeczywiście, pod kątem jazdy konnej, jeśli chodzi o tereny, no mamy tereny przepiękne do jazdy. Można się zapuszczać do lasu, jeździć ścieżkami, którymi jeszcze nikt nie chodził. Jazda konna jest tak naprawdę dla wszystkich. Prowadzimy zajęcia i dla dorosłych, i dla dzieci, i dla młodzieży. Nie mamy przedziału wiekowego, więc każdego zapraszamy na jazdę do nas. Nie ma przedziału wiekowego, każdy może dosiąść konia. Jak wygląda trening? Jak długo trzeba się uczyć jeździć w siodle? To znaczy do takiego podstawowego, że tak powiem, przyswojenia sobie wiedzy wystarczy kilka jazd, tak żeby każdy mógł chociaż na chwilę wyjechać w teren na spacer, zwiedzić troszkę tego terenu, no i mieć tej przyjemności z tej jazdy. Nie trzeba spędzać wielu godzin w siodle, żeby móc wyjechać właśnie na taką pierwszą jazdę próbną. Gdy wyjeżdża się na taką jazdę próbną, jedzie się z instruktorem, tak? Tak, wszystkie jazdy prowadzimy z instruktorem, ponieważ las jest duży i można się bardzo łatwo zgubić, więc dbamy też o bezpieczeństwo naszych jeźdźców, więc jak najbardziej wszystkie jazdy są z instruktorem. Czy państwa gospodarstwo kieruje swoją ofertę tylko do osób dorosłych, czy dzieci również znajdują tutaj coś dla siebie? Jak najbardziej nasza oferta jest skierowana do wszystkich, i dla dorosłych, i dla dzieci. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Tak jak tutaj Ewa mówiła, i uczymy konno, i można tutaj skorzystać z oferty ścieżek rowerowych. Mamy do wypożyczenia rowery. Można tutaj przyjeżdżać w zimie na narty biegowe. Także każdy w każdym wieku znajdzie coś dla siebie. Proszę państwa, wspomniał pan tutaj o wycieczkach rowerowych i automatycznie nasuwa się pytanie, czy trasa Green Velo, która przebiega tuż obok państwa gospodarstwa, ma jakiś wpływ na to, że zagląda tutaj więcej turystów? Zdecydowanie więcej. Rzeczywiście trasa jest uczęszczana przez turystów, rowerzystów. Dzięki temu też zaglądają do nas, dzięki temu też odwiedzają nasze gospodarstwo. Trasa jest bardzo dobrze przygotowana. Mieliśmy okazję przejechać się trasą, może nie tak dużym odcinkiem, ale chociaż częściowo. I rzeczywiście jest naprawdę położona i przebiega przez malownicze zakątki Roztocza. Organizujecie państwo wypoczynek turystom. Czy są to turyści tylko z Polski? Nie, otóż przyjeżdżają do nas i turyści z zagranicy, czy z Niemiec, czy z Belgii, czy z Holandii. Zachodnia Europa zaczyna coraz bardziej patrzeć tutaj na te tereny i mamy naprawdę przyjemne kontakty z gośćmi z tamtych stron. Miejsce, które kwitnie, na pewno tętni życiem latem, jesienią najprawdopodobniej grzyby. A co dzieje się zimą i wiosną? Zimą jak najbardziej tutaj też to wszystko tętni życiem, ponieważ w zimę mamy ofertę jeździecką dla dzieci podczas ferii zimowych, także to jest 1,5 miesiąca
takiego czasu, gdzie intensywnie jeździmy konno, ponieważ konno również można w zimę jeździć. Nic tam to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, na śniegu jest bardzo fajnie. A w terminach, kiedy nie ma takiego dużego obłożenia, przyjeżdżają ci, którzy właśnie lubią w spokoju i ciszy spędzać tutaj te okresy. Także naprawdę nie ma takiego okresu, żebyśmy nie mieli chociaż kilku gości. A czy jest możliwość zorganizowania w Państwa gospodarstwie jakiejś imprezy okolicznościowej? Oczywiście, mieliśmy nawet takich kilka imprez, imprezy urodzinowe, można zorganizować ognisko dla dzieci, dla młodzieży, dla szkół, więc jak najbardziej zapraszamy szkoły do współpracy z nami, już nawet nie pod kątem tylko jazdy konnej, ale ogólnie samego spędzenia czasu u nas, na przykład całego dnia takiego na wsi. Przy okazji z końmi, a jeszcze tak odnośnie zimy, może jeszcze tak tylko dodam, że atrakcją są również narty biegowe i trasy biegowe, które są niewyznaczone, ale można naszymi drogami jeździć na nartach biegowych, więc zapraszam również chętnych na biegówki. Proszę Państwa, największa atrakcja Państwa gospodarstwa? Największa atrakcja, tak, ewidentnie to jest cisza i spokój. Po prostu nie śpieszymy się nigdzie, odpoczywamy. Emanuje od Państwa taki spokój, radość. Czy to wynika z tego, że to gospodarstwo, to miejsce, w którym Państwo jesteście, jest spełnieniem Państwa marzeń życiowych? Znaczy moich na pewno, ponieważ w Polance jestem już bardzo długo i nadal chcę tutaj być, więc jest to moje spełnienie. A u Pana jak wygląda? No, ja chyba nie mam wyjścia. Nie, oczywiście również jak najbardziej jest to miejsce, w którym człowiek jak już tutaj wejdzie i zacznie z tym miejscem, z tą przyrodą, z tymi zwierzętami wspólnie jakoś organizować swój czas, no to później już jest ciężko się przestawić czy na miasto, czy... Także nie widzę innego miejsca na razie dla siebie. Nie widzicie Państwo innego miejsca dla siebie, ale jeszcze nasuwa się pytanie, jak to się zaczęło, że znaleźliście się Państwo tutaj, w tym miejscu i akurat nie tutaj, tuż przy granicy? Praktycznie, no można powiedzieć, no już na końcu Polski. To znaczy może, tak, zacznę. No przyjechałam na Polankę już ponad 20 lat temu. Czyli jestem tu długo jako młoda osoba i zakochałam się w tym miejscu. Po prostu stwierdziłam, że tutaj zostanę. I jak do tej pory udało mi się osiągnąć cel i udaje mi się tutaj żyć, być, funkcjonować na tyle, że czuję się szczęśliwą. W moim przypadku było podobnie. Przyjechałem tutaj zupełnie przypadkiem, żeby sobie pobyć z końmi, no i na urlop. I tak to się zaczęło, że człowiek został tutaj do pomocy. No i później mnie wciągnęły te konie, wciągnęło mnie to miejsce. No i oczywiście gospodyni, już tak zostałem. Czyli jesteście Państwo ludźmi szczęśliwymi i dzielicie szczęście ze swoimi gośćmi, turystami, którzy tutaj zaglądają, czy tak? Tak, tak. Chcę powiedzieć, że mamy takich gości, którzy przyjeżdżają do nas również ponad 15 lat, czyli co roku odwiedzają nasze strony, co roku odwiedzają Polankę. Jak na razie mają plany przyszłościowe, przyjeżdżają teraz ze swoimi dziećmi, czyli jako już dorosłe osoby. I bardzo się z tego cieszymy, że ludzie chcą do nas wracać. Mamy wspaniałych gości, naprawdę. Przyjeżdżają do nas fantastyczni ludzie. I dzięki temu, że my nie wyjeżdżamy, ale do nas właśnie przyjeżdżają, więc poznajemy tych ludzi, poznajemy ich zainteresowania. Lubią to samo, co my. Lubią ciszę, lubią spokój. Lubią po prostu ten klimat, klimat tego miejsca. A czy ktoś z Państwa chciałby powiedzieć coś dla swoich przyszłych gości? Może Pan zaprosi? Tak, ja zapraszam wszystkich tutaj do nas po to, żeby się przekonać, że jeszcze są takie miejsca, w których można odpocząć, w których można poznać fantastycznych ludzi, bo nie tylko gospodarzy, ale mówię o wszystkich gościach. Można wspólnie usiąść przy ognisku, pośpiewać. Naprawdę jest co robić poza tym całym
komputerowym światem jeszcze. Są takie miejsca. Dziękuję bardzo. Skąd pani przyjechała? Przyjechałam z Warszawy. Co panią tutaj ściąga w to miejsce, tak odległe od cywilizacji? Właśnie ten brak ludzi, cudowna przyroda, wspaniałe zabytki, bo rokrocznie trochę siedzimy tutaj w Polance, a potem jeździmy po okolicznych miejscowościach i zwiedzamy. I ku memu zdziwieniu mnóstwo rzeczy się zachowało. Mnie się wydawało, że jak hordy tatarskie i siczy tutaj jeździły, to wszystko paliły, a mimo to ocalały cudowne cerkiewki i z biegiem lat widzę, że państwo staracie się je odrestaurować. To bardzo cieszy. One są naprawdę perełkami i warto je zobaczyć. I w ogóle przez te 19 lat mogłam podziwiać, jak państwo sprężnie budujecie nową rzeczywistość na Roztoczu. I tak, słucham. Czyli jest pani tutaj 19 raz? Tak, jestem 19 raz i mam nadzieję, że nie ostatni. Po prostu pokochałam to miejsce i z nim się identyfikuję. Czyli tutaj to gospodarstwo, to miejsce, tak? Tak, tutaj jest bardzo sympatyczna atmosfera. Tutaj naprawdę można odpocząć i jest tutaj, no przyjeżdżam jak do domu. Zresztą moja wnuczka jest trzecim pokoleniem, które tu przyjeżdża i ona traktuje to jako swój dom. Czyli z właścicielami gospodarstwa żyjecie państwo jak rodzina. Tak. I wnuczka była święcie przekonana jako malutkie dziecko, że jesteśmy spokrewnieni. W momencie, kiedy powiedzieliśmy, że jesteśmy tylko znajomymi i przyjaciółmi, to się na nas obraziło. Dziękuję pani bardzo.